Szanowni Państwo, ja trochę zacząłem z drugiej strony, wziąłem sobie po prostu tą fasolę, wymoczyłem, nie pokazywałem Wam procesu moczenia fasoli, a teraz gotuje się na wolnym ogniu fasola po prostu z majerankiem, z liskiem. I z bobkiem. No i niech się tutaj trochę gotuje, a tutaj mamy już, przeproszeniem, kiełbaskę z boczkiem, też się niech trochę przysmaży, później damy więcej przypraw, ale to po kolei. Tu mamy już pokrojoną cebulkę w takie paseczki, kosteczkę, jak to woli. Potem damy koncentrat pomidorowy, a później do tego koncentratu pomidorowego pasata z pomidorów tartych. Widzicie, jak już się kiełbaska, kurde, szczela troszkę. Tuż jak się już kiełbaska z boczkiem już trochę przywzmuciła, to będzie się teraz musiała oswoić z tą właśnie cebulką wielką, kolorową. Tam jest szarlotka, jak tam to woli, czerwona. O kurwa, jeszcze widzicie, kurwa, ja pierdolę, jeszcze nie obrałem jednej, a to chuj. Dobra, ważne, żeby było. Teraz ją trzeba poczepać. No. I to niech się troszkę przy... O kurwa, i patrz, i następna. Możesz kurwa, i następna. Chuj, popatrz, i następna. Chuj z nią. O. Ja trzeba jeszcze czosnek wkręcić, bo tutaj czosnek wkręciłem. I jeszcze czosnku, nie ten, a czosnek jest na końcu. Dobra, lecimy z tematem. W paru minutach popatrzcie, jak to wygląda wszystko. Bierzemy sobie kuszkę. Mieszamy. No, już jest sporo. Teraz jeszcze trzeba dodać wiele innych przypraw, ale to już po chwili. Zaraz czosnek dodam do smaku. Już sobie tutaj czosnek posiekawałem. Posiekałem. Szanowni Państwo, jeszcze miałem jeden czosnek, taki bydlak. No tutaj obierałem. Jest fajna mieszanka, nie? Fajna insp... No. Nie patrzcie na to, bo to też jest fajne, no. Fajna inspiracja. No. Ale mam czosnek i go zaraz obiorę, jeszcze jeden do tego, co się tutaj gotuje. No i jeszcze raz pokazuję to wszystko, już jest ugotowane, upieczone raczej. Fasolka się po prostu dogotowuje. O, pięknie, ładnie. Koncentrat pomidorowy. Rzuciłem koncentrat pomidorowy. Dwie konkretne łyżki. Takie wojskowe dorzuciłem. Ej, będzie git. No. A nasza fasolka po chwili już się tak wygotowuje. O. Dobrze. Później trzeba dodać jeszcze troszkę wody. A przepraszam, jeszcze nie powiedziałem, że do duszonego kiełbaski i boczku dodałem trochę wody, żeby się dusiła z normalną cebulką. No. I to wszystko zaraz dodajemy do ale po dużej przerwie. Dogram Wam filmik końcowy na samym końcu oddzielnie, dobrze? Bo ja tutaj mam dużo kurwa roboty, kuźwa, i nagrałem Wam tylko tak, żebyście zobaczyli, jak się robi
fasolkę po brytańsku. Także końcówkę dogram. Teraz tej ugotowanej fasoli trochę odrzuciłem do innej miski, żeby się ten sos, który zrobiłem, się nie wylewał i się nie spalił tak bardzo i tak nie zgęstniał. Bo troszkę będę dawał tej właśnie oto dobrej fasolki i będę badał, czy konsystencja będzie zredukowana. No i fasolka po brytańsku się gotuje. Przykrywam ją karkiem. I tak. Musisz się dusić jeszcze godzinkę, aby doszła do siebie, żeby wszystko, co piękne, o, majeranek suszony robi robotę. Zaraz go dodam. Najlepszy z najlepszych. A mi tutaj bulgocze. Dzień dobry, kochanie. Popatrz, skarbie, jak tu się pięknie gotuje. I to mi jeszcze zagotowaną... spadło mi coś, kurde macie. Oj. Szkoda. To się zagotuje. Niech się trochę to zagotuje. Dorzucam trochę takiej... O. Gdzie to ostrość? Takiej dobrej... Sprawdzę? No już jest ok, bo sprawdziłem, czy jest ten. Przez 2 godziny ją po prostu motałem w gorącej wodzie na konkretnym ciśnieniu. No i co? Co mogę pokazać? No. Tutaj jest wszystko w porządku. Tak to wszystko wygląda. O. No. Także sos jest zrobiony. No. To się jeszcze gotuje, ale to ma się gotować. Sos dorzucamy do tego i gotowa fasolka po 2-3 godzinach. Musi się to wszystko wyważyć. Połóż pan sosik. Tu jest kawka, którą zrobiłem i sobie napiłem się, ale ona jest mocna strasznie, ta kaweczka. No i zrobiłem, no trochę na tym siedziałem i wypiłem 2 kawy, widać w moich oczach, prawda? No i robię sobie, no i gotuje mi się ziele angielskie, no i po prostu bobek i tutaj trochę zrobiłem sobie cebulkę, boczek, kiełbaskę przydusiłem, nie? I tak to wszystko zaraz dodam, jak to wszystko się ugotuje. A tutaj dałem majeranek, no i git. No już się gotuje, tak powinno się gotować fasolkę. Musi trochę pod gazem, ma być płomień. O. Fasolka się już gotuje, a tutaj sosik się robi i zaraz to wszystko do fasolki dam i to się będzie już dusiło następne 2 godziny, żeby to doszło do siebie.